Rak jelita grubego to jeden z najbardziej podstępnych nowotworów. Rozwija się wiele lat, nie dając żadnych symptomów. Zanim rak jelita ostro zaatakuje, może upłynąć nawet 10 lat. Dlatego tak ważne jest, by wykonywać badania kontrolne. Pozwalają one bowiem wykryć nowotwór we wczesnym stadium, gdy są bardzo duże szanse na jego wyleczenie. Jabłka mają mnóstwo błonnika. Kapusta świeża i kiszona poprawia pracę jelita grubego. Marchewka to wielki wróg nowotworu. Papryka, brokuły, banany. Ach, jaką ucztę antynowotworową można by wydać i walczyć z zagrożeniem. Wiem, że w programie Operacja Zdrowie mówimy o rzeczach nieprzyjemnych, ale to wszystko w trosce o Państwa zdrowie. A więc Operacja Zdrowie, zaczynamy. Pora na szybkie przypomnienie, bo chociaż na co dzień z niego korzystamy, nie zawsze pamiętamy, jak właściwie wygląda i funkcjonuje. To nasz układ pokarmowy. Choć składa się z wielu narządów i gruczołów, my dziś skupimy się na jego ostatnim etapie, czyli jelicie grubym. To bardzo ważny organ, odpowiedzialny nie tylko za wydalanie niestrawionych resztek, ale jeszcze wcześniej za wchłanianie wody, elektrolitów i soli mineralnych. Tak właśnie funkcjonuje zdrowe i sprawne jelito grube. Niestety ten organ jest też często środowiskiem nowotworowym. Rak jelita grubego jest bardzo poważnym problemem nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, dlatego że częstość tych zachorowań na tego typu nowotwory, na raka jelita grubego konkretnie, jest bardzo duża. W Polsce rocznie odnotowuje się około 17,5 tysiąca nowych zachorowań i około 11 tysięcy śmierci z tego powodu. Także jest to bardzo poważne schorzenie onkologiczne. Tym niemniej nie jest to schorzenie, z którym nie możemy nic zrobić. Jest to schorzenie, które rozwija się do postaci takiej inwazyjnej przez dekady, jak powszechnie się uważa. Nowotwór jelita grubego rozwija się najczęściej na podłożu polipów, które przekształcają się z polipów niezłośliwych już w raka przez 10-15 lat. Czasami ten okres nawet jest dłuższy, także możemy tutaj wiele zrobić. Określa się go mianem cichy, określa się go mianem podstępny, określa się go mianem, panie doktorze, jeszcze jakim, tego raka jelita grubego. Jest to rak, który może przebiegać bardzo skrycie, podstępnie. Bezobjawowo. Bezobjawowo. Przez wiele, wiele lat przebiega w sposób cichy i rozwija się i tli w organizmie, aż do momentu, kiedy daje objawy. Wielu pacjentów, których leczyłem z powodu tej choroby, swoje objawy kliniczne dopiero zgłaszali w ostatnim miesiącu przed rozpoznaniem choroby nowotworowej. Także przez wiele, wiele lat nie czuli tej choroby, a wiemy z danych wynikających z biologii molekularnej tego raka i z tego, co wiemy o tym nowotworze, jak się potrafi rozwijać, często ten przebieg jest wieloletni, sięgający średnio nawet 10 lat. O tym czytałem. Panie doktorze, a jeśli już wystąpi, jeśli już nosimy go w sobie, jakie powinny nas zaniepokoić objawy i musimy odkłamać pewien mit, bo przecież krew w stolcu to nie zawsze rak jelita grubego. Krew w stolcu, czy też zmiana regulacji wypróżnień, która jest często kojarzona z tym nowotworem, bóle brzucha, jakieś wzdęcia, rozpierania w jamie brzusznej, to są objawy, które towarzyszą już bardzo zaawansowanej formie choroby nowotworowej. A przez wiele, wiele miesięcy, przez wiele lat ten nowotwór w ogóle nie daje objawów. Krew jest zwykle późnym objawem choroby, kiedy jest nowotwór zwykle duży. Nierzadko wtedy, kiedy jest umiejscowiony w ostatnim odcinku przewodu pokarmowego, wtedy najczęściej możemy spotkać taką żywą krew w stolcu, czy też na papierze podczas defekacji. W przypadku każdej choroby diagnostyka na wstępnym etapie rozwoju daje bardzo duże szanse na wyleczenie. Szczególnie dotyczy to nowotworów jelita grubego, które przez wiele lat trwają w formie uśpionej. Warto zatem bacznie obserwować swój organizm i poddawać się zgodnie z wiekiem właściwym badaniom okresowym. Pan Zdzisław dobrze zna te zasady. Poddawałem się badaniom regularnie, ale to wynikało praktycznie z konieczności zawodowej, bo wykonywałem taki zawód, który wymaga regularnych badań. A to już, powiedzmy, stało się nawykiem, a zresztą troska o zdrowie jest rzeczą chyba normalną u każdego i ciekawość, jak ono wygląda. Pan Zdzisław również uważnie wsłuchiwał się w sygnały, które wysyła mu jego własny organizm.
Gdy pojawiły się uporczywe problemy związane z czynnościami fizjologicznymi, postanowił zasięgnąć porady lekarza. Przede wszystkim od lekarza pierwszego kontaktu do szpitala, dopiero kolejne skierowanie to już onkologia. Chyba dla każdego pierwszy moment zderzenia z tak poważną chorobą jest wielkim szokiem. To są duże emocje. Nie ukrywam, że zawsze jest nadzieja, że to może się okazać nie to, co nam powiedzą, że to będzie, nie będzie wyroku żadnego. Ale to są ogromne emocje i do czasu, dopóki praktycznie nie podejmiemy konkretnych działań, to one będą ciągle towarzyszyć. Pan Zdzisław trafił na oddział Wrocławskiego Centrum Onkologii. Trafił w samą porę, na wczesnym etapie rozwoju nowotworu. Jeżeli między innymi posługując się narzędziami przesiewowymi, czyli kolonoskopią, jesteśmy w stanie wychwycić raka jelita grubego na wczesnym etapie, wówczas możliwe są zabiegi minimalnie inwazyjne. One owszem wchodzą w rachubę również później, ale jest to dużo trudniejsza kwestia. W przypadku zmian wczesnych, zlokalizowanych chociażby w odbytnicy, istnieje możliwość tak zwanej chirurgii transanalnej, czyli zabiegów operacyjnych, które są wykonywane z dostępu przez odbyt. I najczęściej jedynie chirurgia, rzadziej z uzupełniającą radioterapią, jest metodą skuteczną w tej sytuacji. Warunek: wczesne wykrycie guza, które jest możliwe bądź to dzięki badaniom przesiewowym, bądź też na wczesnym etapie dzięki szybko wdrożonej diagnostyce. Dziś pan Zdzisław jest już po operacji. Przed nim jeszcze szereg procedur medycznych, ale najgorsze ma już za sobą. To jest czas rekonwalescencji aktualnie. To potrzeba od operacji do faktycznie wyjścia ze szpitala minie co najmniej tydzień czasu. A potem prawdopodobnie będą jeszcze kolejne zabiegi i dopiero potem po kilkunastu tygodniach prawdopodobnie będę już mógł dbać o swoją sprawność i cieszyć się życiem emeryta. Czasami siedzimy przy stole, przy dobrej kolacji, jemy czerwone mięso, potem mamy wzdęcia, potem mamy problemy, potem mamy gazy. Czy to już powinno nas jakoś zaniepokoić? Gdyby te objawy się zaczęły powtarzać, powielać i wielokrotnie zaczynały, gdy nie mieliśmy dotychczas żadnych problemów, zaczynały się pojawiać, no to wtedy na pewno powinno nas niepokoić. Oczywiście tego typu objawy dotyczą najczęściej stadiów bardziej zaawansowanych, a nam chodzi przede wszystkim o to, żeby zachęcić pacjentów, zachęcić wszystkich Państwa, którzy skończyli 50. rok życia, do uczęszczania na badania profilaktyczne. I aktualnie w Polsce jest możliwy program profilaktyczny adresowany do osób pomiędzy 50. a 65. rokiem życia, którym wykonuje się jednorazowo w ciągu życia kolonoskopię. Jak to jest z tą kolonoskopią, panie doktorze? Niektórzy radzą, żeby robić ją raz w życiu. Niektórzy twierdzą, że przy każdym niepokojącym symptomie powinniśmy ją robić. Jak to jest? Jeśli chodzi o kolonoskopię profilaktyczną, ona jest adresowana do osób bez żadnych objawów choroby, czyli do takich osób, które nie mają ani biegunek, ani zaparć w ostatnim okresie, czyli nie zmienił im się rytm wypróżnień, nie mają dodatkowo żadnych krwawień, żadnych bólów brzucha, czyli do zdrowej populacji. Jakie są możliwości w tej chwili? Czy to jest pełna operacja chirurgiczna? Czy można takiego raka już operować laparoskopowo? Jak to jest? Oczywiście można operować, zwłaszcza w tych wczesnych stadiach, nawet można endoskopowo, czyli przy użyciu kolonoskopii, w te bardzo takie wczesne stadia, czy przednowotworowe, można nawet usuwać drogą taką endoskopą, czyli bez otwierania jamy brzusznej, bez żadnej laparoskopii, można nawet wycinać takie bardzo wczesne stadia przy użyciu kolonoskopii. Inną alternatywą jest oczywiście metoda laparoskopii, ale też operacji otwartej, czyli dużej chirurgii. Problem, który często wiąże się z tym nowotworem, to jest problem kolostomii. I to jest problem, który jest trudny do zaakceptowania przez wielu pacjentów. Wyjaśnijmy, widzę, kolostomia to jest, proszę Państwa, coś takiego, że z jelita grubego robi się tutaj przetokę, która niestety defekuje za nas, tak? Większość chorych z tym nowotworem, o ile jest wykryta we wczesnym stadium i o ile
jest możliwość zachowania tej ciągłości przewodu pokarmowego, bardzo często może uniknąć. To nie jest równoznaczne, że jeżeli ktoś jest operowany z powodu raka jelita grubego, musi mieć wyłonioną kolostomię. Najczęściej operacje są wykonywane bez takiego przysłowiowego worka, który zakłada się choremu na większość jego czasu życia. Symptomy pierwsze mojej choroby dały znać o sobie początkiem 2009 roku. Był to tak okres połowy stycznia i od tego momentu zacząłem bieganie po lekarzach, robienie wyników. Okazało się po 3 tygodniach, że jestem chory na raka. Wtedy, mając pierwszą informację, przyjeżdżam do domu, mówię, co się dzieje ze mną. Narada rodzinna, żona, córka, zięć i zaczyna się szukanie w internecie, dajmy to tak w cudzysłowie, dobrego lekarza, onkologa. Wtedy trafiamy na pana profesora Bębenka. Diagnoza powtórna. I od tego momentu znajduję się już w centrum onkologicznym we Wrocławiu i rozpoczyna się intensywne leczenie. Pacjent zgłosił się w średnim stopniu zaawansowania, to był 3. stopień zaawansowania, czyli wtedy, kiedy guz już przeszedł przez całą ścianę i były zmiany w węzłach chłonnych i w takim przypadku stosujemy leczenie skojarzone, czyli pacjent, o którym tutaj mówimy, przeszedł w pierwszej kolejności radio i chemioterapię i następnie po ustąpieniu odczynu popromiennego został zoperowany. Wykonano u niego tak zwaną przednią resekcję odbytnicy, czyli z zachowaniem zwieraczy, czyli z zachowaniem fizjologicznej drogi oddawania stolca. Pacjent po wyrehabilitowaniu wrócił do normalnego, czynnego życia. Pacjent jest w doskonałym stanie, funkcjonuje zupełnie normalnie. Można powiedzieć, że pacjent jest absolutnie zdrowy. Dla onkologów miarą sukcesu jest 5-letnie przeżycie. Natomiast ten pacjent żyje po operacji już znacznie dłużej i mimo iż miał średnio zaawansowany nowotwór, funkcjonuje na 100%, tak jak każdy z nas zdrowy. Zawsze jakieś tam myśli są. Zawsze dyskomfort jest, na pewno. Nie mogę zachowywać się tak, jakbym chciał, bo zawsze gdzieś tam w głowie świta, że niestety, ale tego nie mogę, bo na przykład nie mogę dźwigać ciężarów. No niespecjalnie chcę wchodzić do wody, bo uważam, że to dla mnie jest niewskazane. Natomiast resztę czynności wykonuję normalnie, nie patrzę na to, że jestem po zabiegu i pewnych rzeczy nie powinienem robić, wręcz robię to, wykonuję i sprawa jest załatwiona prosta po operacji. W momencie, kiedy zostałem przywieziony z nadzoru intensywnego, z popularnej erki na salę, przeleżałem 24 godziny i po 24 godzinach rozpoczął się mój pierwszy spacer po korytarzu. Ja tam tego czasu normalnie chodzę, nie myślę o tym, że chodzić mi nie wolno, czegoś mi wykonywać nie wolno. Nie wolno jest myśleć o tym, że człowiek jest chory. Człowiek zawsze jest zdrowy. Sam sobie wybija w głowy, że jest chory. A narzekać od czasu do czasu trzeba. Proszę powiedzieć, a czy jest jakaś metoda profilaktyczna, czy dobre odżywianie, marchewki, które są podobno szczotką na nowotwory, czy pietruszka, czy gdy jemy dużo warzyw, dużo błonnika wprowadzamy do organizmu, dużo witamin, czy wtedy unikniemy go? Oczywiście, jeśli nie jesteśmy genetycznie obciążeni, czy też no, on się będzie rozwijał?
Jest sporo prac, które mówią o tym, że dieta ma duże znaczenie, ogromne znaczenie przy tym nowotworze. Przede wszystkim powinniśmy unikać czerwonego mięsa, bądź też produktów przetworzonych wynikających z czerwonego mięsa. Czerwone mięso z naszego jadłospisu powinno odejść. Zaleca się bardzo dużo błonnika i wtedy jest to jeden z czynników, które sprzyjają temu, żeby tego nowotworu uniknąć. Właśnie dieta, która jest nafaszerowana czerwonym mięsem i z małą ilością błonnika, jest jednym z ważniejszych czynników predysponujących do wystąpienia tego nowotworu. Czy badania naukowe idą w tym kierunku, żeby walczyć z tym rakiem jakoś? Jak to jest? Bardzo dużo się dzieje w zakresie poznawania biologii tego nowotworu i wiele tych pomysłów przekłada się już realnie na nasze możliwości lecznicze, ale też i profilaktyczne. Coraz więcej wiemy o genetyce tego nowotworu i to na pewno zaowocuje w niedalekiej przyszłości dobrymi, skutecznymi testami badań przesiewowych. Na dzień dzisiejszy to jest kolonoskopia profilaktyczna, ale może już niebawem będą to testy wykonywane na przykład skału, mniej inwazyjne, mniej obciążające, gdzie będziemy mogli na podstawie takiej próbki więcej powiedzieć na temat tego, czy jest problem, czy nie ma problemu. Coraz częściej się izoluje pewne specyficzne mutacje, które doprowadzają do tego nowotworu. To Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Jeden z najbardziej wyspecjalizowanych ośrodków oferujący pacjentom dotkniętym chorobą nowotworową jelita szerokie spektrum procedur medycznych. Zespół lekarzy wykonuje tu rocznie przeszło 300 operacji onkologicznych jelita i może poszczycić się dużą skutecznością leczenia. Ale takie wyniki to nie przypadek, ale efekt specjalizacji i dostępu do wielu narzędzi medycznych. Po to, żeby właściwie leczyć te nowotwory, trzeba mieć pełne wyposażenie, a możliwość taką posiadają tylko duże centra. W związku z tym od tego roku rusza program pilotażowy obejmujący całą Polskę, a dotyczy właśnie Dolnośląskiego Centrum Onkologii i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, które będą centralnymi jednostkami sprawującymi jakby pieczę nad pozostałymi drobnymi szpitalami, które również leczą raka jelita grubego czy odbytnicy, ale w zamyśle to leczenie musi być scentralizowane, czyli prowadzone pod nadzorem ośrodka specjalistycznego, który jest w pełni wyposażony, ma odpowiednią kadrę, spełnia wszystkie warunki potrzebne do leczenia bardzo skomplikowanego, bo jeszcze raz powtarzam, w przypadku raka jelita grubego czy odbytnicy leczenie chirurgiczne to nie jest jedyna metoda. Często jednak zabieg operacyjny jest niezbędny, aby powstrzymać rozwój choroby. Przy tego typu schorzeniach z powodzeniem stosuje się zarówno chirurgię otwartą, jak i laparoskopową oraz endoskopijną. Wybór zawsze zależy od decyzji specjalistów, którzy oceniają zarówno zaawansowanie choroby, jak i stan ogólny pacjenta. W przypadku operacji dolnej części układu pokarmowego bardzo często pojawia się problem wyłonienia stomii. Zagrożenie stomią, czyli pozostawieniem w związku z przebytym leczeniem onkologicznym odbytu brzusznego, czyli wyłonionej końcowej części jelita grubego w powłokach brzusznych, przez którą to stomię jest zarówno treść kałowa, jak i gazy są usuwane na zewnątrz organizmu. Ta stomia może być z założenia stomią czasową, bądź też stomią całkowitą. I z całą pewnością jest to jedna z tych rzeczy, która z punktu widzenia pacjenta jest kluczowa. Obok efektu leczenia onkologicznego, fakt posiadania lub nieposiadania w ostatecznym rozrachunku stomii będzie dla pacjenta jest niezwykle istotną kwestią. Jak podkreślają lekarze, ten zabieg oraz konieczność życia z workiem stomijnym stanowią duży dyskomfort. To jest szalenie istotne, bowiem całkowicie zmienia schemat funkcjonowania pacjenta. Część z pacjentów po wyłonieniu stomii nie jest w stanie wrócić do normalnej aktywności zawodowej, do pewnych czynności codziennych, które przed chorobą były czymś absolutnie naturalnym, a ze stomią są zupełnie inne. Trzeba nabyć pewnego doświadczenia. Jak się to doświadczenie złapie, sprawa jest prosta, nie zwraca się na to uwagi. Żyje normalnie, tak jak każdy żyje. A że jakiś tam uszczerbek na zdrowiu powstał, trudno. Trzeba z tym żyć i trzeba się z tym pogodzić. W tym kontekście rozwijana w Dolnośląskim Centrum Onkologii metoda
TATME, czyli transanal, total mezorectal excision po naszemu, czyli przez odbytowego, całkowitego usunięcia mezorektum, jest czymś niezwykle istotnym, a dla pacjenta wręcz rewolucyjnym, bowiem jest to metoda, która daje możliwość całkowicie radykalnej operacji w zakresie raka odbytnicy i mezorektum, a jednocześnie przy niskiej, a więc niekorzystnej dla pacjenta lokalizacji guza, która do tej pory była jednoznaczna z koniecznością posiadania stomii do końca życia, ta operacja pozwala dzięki zupełnie innemu podejściu na posiadanie tej stomii przez okres 3-6 miesięcy, a następnie na likwidację jej metodą małoinwazyjną i dalej na właściwe funkcjonowanie, czyli normalne życie bez stomii. Dzięki temu zupełnie innemu dostępowi, stawiając poniekąd wszystko do góry nogami, mamy możliwość operowania radykalnego guzów położonych centymetr, dwa powyżej zwieraczy. A więc w sytuacji, które do tej pory były nieosiągalne klasycznymi metodami, które skazywały pacjenta na stomię. W tej chwili jesteśmy w stanie, wytwarzając jedynie czasową, tak zwaną protekcyjną, 3-6-miesięczną ileostomię, docelowo pacjenta tej stomii pozbawić. Jednocześnie nie rezygnując z radykalności onkologicznej. Współczesna medycyna ma dziś bardzo wiele do zaoferowania, zarówno w aspekcie diagnostyki, jak i leczenia. Warto o tym pamiętać, że nawet w przypadku bardzo dużych problemów ze zdrowiem zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie skłonny nam pomóc. Ja wiem, proszę Państwa, że tak trudno nam przestawić się na zdrowy tryb życia. Wiem, że praca i pęd życiowy uniemożliwia nam czasami zatrzymanie się i przegląd swojego organizmu. No ale musimy o tym pamiętać, dlatego że jeśli ten rak nastąpi, no to szanse na wyleczenie są bardzo mierne z tego, co Pan mówi. Szanse na wyleczenie są, jeżeli mamy wczesne stadium. Jeżeli mamy stadium rozsiane, no to wtedy bardziej rozmawiamy o wydłużeniu komuś życia. I to nam też się udaje, bo to nie jest tak, że jeżeli u kogoś rozpoznamy chorobę w stadium zaawansowanym, no to już praktycznie nie mamy nic do zaoferowania. Mamy do zaoferowania bardzo dużo, bo mamy co najmniej kilka linii leczenia i chirurgicznego, które się wzajemnie przeplata z leczeniem chemicznym. Mamy możliwość zastosowania radioterapii, no i również leków ukierunkowanych molekularnie, czyli mamy już ten postęp medycyny również w tym nowotworze, gdzie mamy do zaoferowania również takie nowoczesne, specjalistyczne narzędzia. Pan doktor jest mniej radykalny jak ja, a ja będę Państwa cały czas zachęcać do badań, aby uniknąć tego, o czym dzisiaj mówiliśmy w operacji Zdrowie. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję serdecznie. Pani doktor, to badanie, które będziemy wykonywali, służy wstępnej diagnostyce raka jelita grubego. Co dzisiaj będziemy robić? Będziemy wykonywać badanie USG brzucha. Jest to pierwsze badanie tak naprawdę, które służy do diagnostyki chorób jamy brzusznej. Szukamy zmian, głównie o charakterze przerzutowym, zmian nowotworowych. Oglądamy wątrobę, oglądamy węzły chłonne, jak również monitorujemy pacjenta po wykonanych już zabiegach operacyjnych. Czy to znaczy, że rak jelita grubego daje tak dalekie przerzuty jak do wątroby, jak do kanalików żółciowych, jak do trzustki? Jest to tak inwazyjny rak? Jest to bardzo inwazyjny rak i daje przerzuty do wątroby. I bardzo często zdarza się, że przerzuty w wątrobie są pierwszą oznaką raka jelita grubego. Pani doktor, co będziemy badać i jak to wykonujemy? W badaniu USG obrazujemy narządy miąższowe. Jesteśmy w stanie zobrazować nerki i tutaj mamy już nerkę lewą. Powyżej nerki lewej znajduje się śledziona. Prosimy pacjenta o nabranie powietrza, poproszę, tak. Wtedy śledziona wysuwa się spod łuku żebrowego i ją bardziej widzimy, lepiej tak jak tutaj. Możemy sobie ją zmierzyć. Kolejny narząd, jaki oglądamy w badaniu USG, jest to trzustka. Trzustka jest niestety takim organem, jeśli zaatakowany przez raka, daje niewielkie przeżycia, prawda, pani doktor? Tak, ale jest to bardzo agresywny nowotwór, który niestety rokowanie przy nowotworach trzustki jest złe. W badaniu USG możemy sobie obejrzeć wątrobę i to jest ten narząd, którym poszukujemy przede wszystkim zmian ogniskowych, czyli przerzutów. Czy nasz pacjent jest zdrowy?
na pewno te narządy, które oglądamy w badaniu USG, wyglądają prawidłowo, bo wszystkiego w badaniu USG nie zobaczymy. Jest to badanie niestety dodatkowe i które nam pomaga w postawieniu diagnozy, natomiast nie jest jak gdyby stuprocentowym badaniem. Przyznacie Państwo sami, że ta medycyna dzisiejsza jest niesamowita. A z nami w studiu pani Adrianna Stawska-Ostaszewska, Super Express, z którym razem zachęcamy Państwa do badań profilaktycznych w ramach Polacy Badajcie Się. Pani Adrianno, jakie mity możemy odkłamać o raku jelita grubego? Myślę, że najgroźniejszym mitem o raku jelita grubego jest przeświadczenie Polaków, że jest to choroba śmiertelna, że diagnoza oznacza wyrok. Tak nie jest. Oczywiście w przypadku, gdy zostaje zbyt późno rozpoznany rak jelita grubego, rokowania są dużo gorsze. Natomiast im wcześniej zostanie rozpoznany, tym lepiej. Drugi mit, bardzo groźny, to przeświadczenie, że częściej ta choroba dotyczy ludzi w wieku podeszłym, co nie jest prawdą, chorują i 20- i 30-latkowie. No i jeszcze jeden groźny mit, że częściej dotyczy mężczyzn. No właśnie, proszę Państwa, rak dotyczy zarówno młodych, jak i starych. Najlepszym rozwiązaniem na to są badania. Więcej informacji o raku jelita grubego znajdziecie Państwo w Super Ekspresie, a Operacja Zdrowie wraca już za tydzień. Do zobaczenia.